2 lipca wspominamy świętego Bonifacego, męczennika. Bonifacy był diakonem w kościele w Karteginie w północnej Afryce. W 484 roku, w czasie prześladowań prowadzonych przez Humeryka, ariańskiego króla Wandalów, został pojmany. Król nie był przychylny chrześcijanom, zamykał kościoły, nie pozwalał obsadzać wakujących urzędów kościelnych, skazywał biskupów i kapłanów na przymusowe roboty. Bonifacy został aresztowany wraz z Libertem, Opatem, Servusem i Rustykiem, diakonami, a także Rogatem i Septymem, mnichami i młodym Maksymilianem. Wszyscy zostali pojmani i poddani straszliwym torturom. Byli paleni żywcem, bici maczugami po głowie i bici kijami za to, że wiernie wyznawali wiarę chrześcijańską. Bonifacy śmierć męczeńską wraz ze swoimi towarzyszami poniósł w 484 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, z radością obchodzimy Dzień Męczeństwa świętego Bonifacego i jego towarzyszy. Prosimy, przyjmij nasze prośby i spraw, abyśmy naśladowali ich stałość w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.